Po mega widowiskach Franciszek Wezwaniec Asyżu, Exodus i Jonasz przyszedł czas na Peregrinusa. W katowickim spotku zaprezentowano epicką opowieść o Górnym Śląsku. To opowieść o górnośląskich losach, o tym jak te nasze losy, losy górnoślązaków splatają się troszkę z dramatycznymi losami Europy tak naprawdę, bo wojny czy też czas totalitaryzmów, mówię tutaj o komunizmie. Może nareszcie zrobi się o niektórych przynajmniej z tych epizodów głośno, bo o niektórych bardzo poważnych częściach historii Śląska w ogóle się nie mówiło do tej pory lub prawie w ogóle. Mam nadzieję, że ta forma przekazu dotrze do ludzi. Podejrzewam w ogóle, że każdy, zwłaszcza ludzi z nieco bardziej zaawansowanym wieku, którzy pamiętają niektóre z tych epizodów, szybko wychwycą, o co chodzi. W spektaklu mowa jest m.in. o tragedii górnośląskiej, śmierci górników w kopalni Wujek, czy o spotkaniu Jana Pawła II ze Ślązakami na katowickim lotnisku Muchowiec. W Peregrinusie wystąpiło ponad 160 artystów, tancerzy, aktorów i muzyków. W rolę główną, czyli Dobrego Jacka, wcielił się Piotr Warszawski. Nie do końca jestem hop stąd, ale jest to dla mnie fascynująca historia, w ogóle historia Śląska. A niektóre z tych epizodów, których ja też nie znałem do tej pory, są niesłychanie poruszające. Tyle mogę powiedzieć na ten temat, więcej nie, bo sam jestem w tej chwili w tej historii i koncentruję się na tym, żeby ją jak najlepiej teraz przekazać. W mega widowisku, w tak gigantycznym przedsięwzięciu biorę udział po raz pierwszy i stąpam po nieznanym mi gruncie, co jest wzmaga niepewność, ale jest równie fascynujące. Peregrinus, jak każde z poprzednich megawidowisk, było wielkim wyzwaniem dla jego twórców. To jest kilkadziesiąt ton sprzętu wwiezionego do hali. To jest formy wideomappingu, prawdziwe tory kolejowe. To wszystko przekłada się na dziesiątki ton, sześć tirów, pracę już tą montażową przez praktycznie 24 godziny na dobę. Wielki stres. I 160 artystów na scenie. Reżyserem widowiska jest dyrektor artystyczny Gliwickiego Teatru A, Leszek Styś.